Rok 1946. Zakończyła się II wojna światowa, a Warszawa zmartwychwstaje. Niektóre budynki są odbudowywane, a inne nowe, budowane w miejscu dawnych. Ulica Krucza, która dotąd kończyła się na skrzyżowaniu z Alejami Jerozolimskimi, zostaje przebita do ulicy Brackiej. Pomiędzy wspomnianymi Kruczą, Bracką i Alejami Jerozolimskimi tworzy się trójkątny plac, na którym za chwilę powstanie budynek, który wkrótce zyska status kultowego. Tym budynkiem jest Centralny Dom Towarowy, znany także jako Centralny Dom Dziecka, Dom Handlowy albo Dom Towarowy Smyk. Cykl warszawski. CDET został zaprojektowany przez Zbigniewa Ichnatowicza, czyli m.in. współtwórcę wnętrz Dworca Śródmieście, a także Jerzego Romańskiego. Budynek został zaprojektowany w stylu modernistycznym, niezwykle popularnym przed II wojną światową także w Warszawie. W takim stylu zaprojektowano chociażby powstałe 20-lecie międzywojennym osiedla na Saskiej Kępie i Żoliborzu. Nie wszystkim projekt CDET-u się podobał. Niektórzy uważali go wręcz za kontrowersyjny. Wiele budynków, na przykład wybudowane na przełomie lat 40. i 50. budynki stojące przy Placu Konstytucji, budowane były w stylu socrealistycznym, narzuconym Polsce przez ustrój komunistyczny. CDET wyłamywał się poza ten styl. Budowa budynku trwała w latach 1948-1951. CDET został oficjalnie otwarty 22 lipca 1951 roku. 22 lipca w ogóle był dniem, kiedy za czasów PRL często otwierano w Warszawie nowe ważne budynki. W 1952 roku tego dnia oddano do użytku wspomniany wcześniej Plac Konstytucji, a także tego samego dnia uchwalono komunistyczną konstytucję. W 1955 roku tego dnia otwarto natomiast 150-lecie. Charakterystycznymi cechami Centralnego Domu Towarowego były i wciąż są przeszklona bryła oraz ogromny neon, strzałka w kształcie serpentyny, zawieszony na budynku 5 lat po jego otwarciu. Pewną nowością, jeśli chodzi o polskie standardy, był także umieszczony w podziemiach budynku garaż. Zainstalowane zostały tutaj też schody ruchome, będące wówczas niezwykle nowoczesnym rozwiązaniem. CDET spełniał głównie funkcje handlowo-usługowe jako hala targowa, delikatesy czy restauracje i kawiarnie, a także biurowe. Od czasu do czasu w budynku organizowane były pokazy mody, a na początku lat 70. swoje miejsce znalazł tu przeniesiony z pobliskiego domu towarowego braci Jabłkowskich Centralny Dom Dziecka. W związku z czym w budynku otwarto sklep zabawkowy i z zabawkami właśnie budynek jest do dziś kojarzony. CDET spokojnie funkcjonował do 21 września 1975 roku, kiedy to wieczorem na 6. piętrze budynku wybuchł pożar. Ogień rozprzestrzenił się na kolejne 3 piętra, a potem objął cały budynek. Ugaszenie pożaru zajęło strażakom 4 godziny. Za oficjalną przyczyną uznano awarię schodów ruchomych, a dokładnie zatarcie łożysk. W pożarze ucierpiało wnętrze budynku, ale na szczęście przetrwała konstrukcja. Odbudowa trwała 2 lata. Budynek, od teraz pod nazwą Dom Handlowy Smyk, którą przez lata nosił także pobliski przystanek tramwajowy, został otwarty 25 listopada 1977 roku. Budynek wyglądał jednak inaczej, prościej. Zniknął charakterystyczny neon, a przeszklenia miały od teraz złoty kolor. Sklep zaczął specjalizować się w zabawkach i w ogóle w artykułach dla dzieci. W 2000 roku na podstawie tego sklepu powstało przedsiębiorstwo Smyk S.A., biorące nazwę od domu handlowego, które wkrótce otworzyło swoje sklepy w całej Polsce, a nawet poza jej terytorium. W 2006 roku konstrukcja głównego budynku została wpisana do ewidencji zabytków. Smyk, który został odbudowany w latach 70., z każdym rokiem jednak coraz bardziej niszczał. Jak wiele budynków wybudowanych czy odbudowanych w tamtym okresie, dość szybko nadawał się do remontu. W 2011 roku nowym właścicielem budynku została spółka Immobel. Początkowo nie chciała ona remontować budynku, jednak jak sami później stwierdzili, jego konstrukcja była w stanie awaryjnym. Potwierdziły to ekspertyzy sporządzone przez inżynierów z Warszawy i Krakowa. Na początku 2015 roku rozpoczęła się rozbiórka jego większej części. Pozostawiono jedynie część od strony Alei Jerozolimskich. Budynek po przebudowie, a właściwie odbudowie czy rozbudowie, za której projekt odpowiadają pracownie AMC Andrzej M. Hołdzyński i RKW Road Kellerman-Chorowski, otwarto w maju 2018 roku. Obecnie nosi starą, nową nazwę CDET. Dzięki remontowi mamy okazję podziwiać jego fasadę w wersji oryginalnej z początku lat 50.
Wrócił także charakterystyczny neon. Od strony ulicy Kruczej została dobudowana nowa, biurowa część. Biura zresztą zajmują teraz większość powierzchni budynku, 15 tysięcy m2. Część handlowa to 7 tysięcy m2. Znalazło się w niej miejsce dla dwupiętrowego sklepu Smyk o powierzchni 1500 m2. W internecie natknąłem się na opinię, że wraz ze zburzeniem i odbudową nie zestwiono budynek, że go zniszczono. Ja osobiście się z tym nie zgadzam. Wraz z odbudową powrócono do oryginalnego, piękniejszego i bardziej reprezentacyjnego wyglądu fasady. Fakt, budynek się zmienił, ale czy od razu musi to oznaczać zmianę na gorsze? Oczywiście nie jestem żadnym specjalistą w dziedzinie architektury czy jej historii. Jest to tylko moja prywatna opinia. Dajcie znać, czy się z nią zgadzacie.